Witam serdecznie, Piotr Nisztor. Zapraszam na program śledczy Telewizji Republika Ściśle Jawne. To była jedna z pierwszych decyzji Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. 29 listopada 2023 roku Sejm odwołał członków Państwowej Komisji, która miała zbadać rosyjskie wpływy w Polsce w latach 2007-2022. Komisja ta pracowała przez 3 miesiące, od 30 sierpnia 2023 roku. Zgodnie z ustawą, na podstawie której została powołana, każdy klub parlamentarny mógł tam skierować swoich przedstawicieli, ale ówczesna opozycja, w tym Koalicja Obywatelska, zbojkotowała pracę tej komisji. W skład tej komisji wchodzili Sławomir Cęckiewicz, Andrzej Zbertowicz, Przemysław Żurawski, Wel Grajewski, Łukasz Cięgotura, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski, Andrzej Kowalski i Michał Wojnowski. Po odwołaniu członków komisji ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zniknął również raport z prac tej komisji, a właśnie w tym dokumencie były opisane okoliczności resetu, czyli zbliżenia między Federacją Rosyjską a Polską w okresie rządów Donalda Tuska, tych pierwszych rządów Donalda Tuska. W tym raporcie znajdowały się również kulisy współpracy, jaką Służba Kontrwywiadu Wojskowego kierowana przez Janusza Noska, generała Janusza Noska, a potem generała Piotra Pytla, właśnie prowadziła z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, następczynią sowieckiej KGB. Powodem odwołania członków Państwowej Komisji mającej zbadać rosyjskie wpływy w Polsce były właśnie rzekomo polityczne działania wymierzone w przeciwników PiS. W tym Donalda Tuska, który, jak Państwo pewnie sami widzieli, ściskał się na molo z Władimirem Putinem. Ostatecznie Państwowa Komisja, która miała zbadać rosyjskie wpływy w Polsce, pozostaje nieobsadzona. Zamiast tego Donald Tusk zdecydował się powołać rządową komisję, posiadającą zdecydowanie mniejsze wpływy, która ma zbadać rosyjskie i białoruskie wpływy w Polsce w ostatnich 20 latach. Czy to w ogóle możliwe? Jak działa ta komisja? O tym dzisiaj w Ściśle Jawne. Rządowa komisja Donalda Tuska ma zbadać rosyjskie i białoruskie wpływy w Polsce w latach 2004-2024. Zresztą proszę spojrzeć na wykres. Początek okresu, jaki ma zbadać komisja Tuska, przypada na rok 2004. Wówczas prezydentem RP był Aleksander Kwaśniewski, a premierem Leszek Miller, ten sam, który do dziś nie rozliczył się z historii związanej z moskiewską pożyczką. Zresztą Miller został potem zastąpiony na fotelu premiera przez Marka Belkę, który z kolei, jak wynika z materiałów znajdujących się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, był zarejestrowany jako kontakt operacyjny o pseudonimie Belch. Oprócz tego w tym czasie, właśnie w 2004 roku, szefem wojskowych służb informacyjnych był generał Marek Dukaczewski, który między innymi w okresie Związku Sowieckiego był w Moskwie, gdzie przeszedł szkolenie sowieckiego prowadzone przez sowiecki wywiad wojskowy GRU. Z kolei wiceministrem spraw zagranicznych dokładnie w tym czasie był Sergiusz Najar, urodzony w Moskwie, syn Rosjanki, zarejestrowany przez SB jako kontakt operacyjny o pseudonimie Sfinx. Potem jesienią 2005 roku władzę w Polsce przejęła Koalicja Prawa i Sprawiedliwości i dwóch innych ugrupowań, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin. Początkowo na czele tego koalicyjnego rządu stał Kazimierz Marcinkiewicz, którego następnie zastąpił lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wicepremierem w tym rządzie był Andrzej Lepper, który jednocześnie zajmował również fotel ministra rolnictwa. Do dziś, do końca nie wyjaśniono,
okoliczności bardzo tajemniczej śmierci Andrzeja Leppera, do której doszło 5 sierpnia 2011 roku. Według śledczych miał popełnić samobójstwo. Drugim wicepremierem w tym rządzie był również Roman Giertych, który z kolei zajmował również fotel ministra edukacji narodowej, a dziś jest posłem Koalicji Obywatelskiej i jak państwo pewnie nieraz słyszeli już w telewizji Republika, nie stawia się na wezwania prokuratury, która chce przedstawić mu zarzuty związane z nadużyciami w spółce giełdowej Polnord. Jesienią 2007 roku doszło do zmiany władzy. Wówczas rządy w Polsce objęła koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u, a szefem rządu został Donald Tusk. To właśnie wtedy doszło do resetu z Federacją Rosyjską. Tego resetu nie przerwała nawet katastrofa smoleńska, a przykładem tych właśnie działań związanych z resetem z Federacją Rosyjską było chociażby to, co robił wicepremier ówczesny i minister gospodarki, lider PSL-u Waldemar Pawlak, który doprowadził do zawarcia umowy z rosyjskim Gazpromem, umowy, która do dzisiaj na dostawy gazu budzi bardzo wiele kontrowersji. Również inne elementy tego resetu są bardzo ważne, między innymi kwestia tego, jak służba kontrwywiadu wojskowego 11 września 2013 roku rozpoczęła, podpisując umowę o współpracy w Sankt Petersburgu z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Umowę tą podpisywał generał Janusz Nosek, a potem ta współpraca z następczynią sowieckiej KGB była kontynuowana przez generała Piotra Pytla. Jak państwo widzą na ekranie, potem jesienią 2015 roku doszło po 8 latach do zmiany władzy. Rządy w Polsce objęła koalicja Zjednoczonej Prawicy, a premierem została Beata Szydło. Następnie na czele rządu stanął Mateusz Morawiecki i przez kolejne lata to on właśnie kierował pracami rządu Zjednoczonej Prawicy. I wreszcie jesienne wybory w ubiegłym roku, które wprawdzie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale koalicje stworzyły ówczesne partie opozycyjne, a na czele rządu zaprzysiężonego 13 grudnia zeszłego roku stanął Donald Tusk. Jak państwo widzą, materia jest ogromna. Ma się z nią zmierzyć 12 osób, które do tej komisji zostały rekomendowane przez szefów poszczególnych resortów, a Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na czele tej komisji postawiła generała Jarosława Stróżyka, jednocześnie szefa służby kontrwywiadu wojskowego. I tu pojawiają się pierwsze wątpliwości. Generał Jarosław Stróżyk, rocznik 1969, służył w wojskowych służbach informacyjnych. Dotarliśmy do szeregu dokumentów z tego okresu, wśród nich tego z początku marca 2004 roku. Widzą go zresztą państwo na ekranie. To decyzja o przyznaniu wówczas majorowi Stróżykowi dodatku w wysokości 35%. Podpisana przez generała Marka Dukaczewskiego. Po likwidacji wojskowych służb informacyjnych Stróżyk trafił do służby wywiadu wojskowego. Był między innymi attaché obrony w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie. Z tego stanowiska został odwołany w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy i odszedł do cywila. Wówczas zaczął jako ekspert i jeden z członków zarządu Fundacji StratPoint krytykować działania właśnie tego rządu Zjednoczonej Prawicy. Po przejęciu władzy 13 grudnia ubiegłego roku przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę generał Stróżyk wrócił. Stanął na czele służby kontrwywiadu wojskowego, a od 21 maja bieżącego roku, czyli daty wydania rozporządzenia, na podstawie którego powstała ta właśnie komisja, która ma zbadać rosyjskie i białoruskie wpływy w ostatnich 20 latach, stanął właśnie na czele tej komisji.
Problem jednak w tym, że właśnie ta komisja powinna zbadać również właśnie ten czas, kiedy generał Stróżyk był w wojskowych służbach informacyjnych, ale to nie wszystko, bo również powinna zbadać działalność jego zastępcy w służbie kontrwywiadu wojskowego, pułkownika Krzysztofa Duszy, bo to właśnie on był jednym z architektów umowy, jaką służba kontrwywiadu wojskowego zawarła z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Zresztą pod koniec kwietnia tego już roku Gazeta Polska codziennie ujawniła, że podczas pobytu generała Stróżyka w Stanach Zjednoczonych strona amerykańska naciskała na usunięcie pułkownika Duszy z kierownictwa wojskowego kontrwywiadu. Powodem właśnie był fakt, że to Dusza był jednym z tych, którzy doprowadzili do zawarcia umowy o współpracy z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. W jaki sposób generał Stróżyk łączy kierowanie Komisją do Spraw Rosyjskich Wpływów, kierowaniem Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, a także pracą na Akademii Sztuki Wojennej? I czy komisja, na czele której stoi, zajmie się okolicznościami współpracy między Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a Federalną Służbą Bezpieczeństwa? Staraliśmy się to sprawdzić. Dzień dobry, Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika. Chciałem się spotkać z panem generałem Stróżykiem. A był pan umówiony? Nie byliśmy umówieni, chcieliśmy się spotkać, żeby zadać panu generałowi, porozmawiać o kilku kwestiach. Wie pan co? Tak, po pierwsze, dzisiaj już nie ma pana generała, a drugie, w sekretariacie uzyskałem informację, że musicie się panowie najpierw umówić. Oto, czy Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów prześwietli okoliczności resetu z Federacją Rosyjską za rządów Donalda Tuska, w tym m.in. właśnie współpracę Służby Kontrwywiadu Wojskowego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Chcieliśmy zapytać Tomasza Siemoniaka, ministra koordynatora do spraw służb specjalnych i ministra spraw wewnętrznych i administracji. Czy Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich będzie badać wątek współpracy FSB z SKW i na przykład wątek pułkownika Duszy, który w czasie pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej tę umowę współpracy między innymi konstruował? Komisja ma zakreślony czas działania od roku 2004 i nikt komisji nie ogranicza w niczym. Może badać wszystkie sytuacje i wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Komisja intensywnie pracuje, podzieliła się na zespoły, więc proszę tutaj pytać reprezentującego tę komisję generała przewodniczącego Jarosława Stróżyka. Ale pan też odpowiada za służby specjalne, dlatego też o to pytam. Ale pan pytał komisję, więc za komisję nie odpowiadam. Delegowałem swoich przedstawicieli i oczekuję, że będą pracowali i w terminie przedstawią raport. Natomiast nie sugeruję im, zajmujcie się tym albo zajmujcie się tamtym. Po to są komisją, żeby wiedzieć, co jest istotne. Rządową komisję kierowaną przez generała Jarosława Stróżyka obsługuje Ministerstwo Sprawiedliwości, kierowane przez Adama Bodnara. Jej skład, oprócz szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, wchodzi również 11 innych osób, które zostały wskazane nie tylko przez premiera Donalda Tuska, ale również przez m.in. ministrów finansów, kultury, spraw wewnętrznych, obrony narodowej czy cyfryzacji. W większości to osoby kojarzone ze środowiskami lewicowo-liberalnymi, krytykującymi rządy Prawa i Sprawiedliwości. Sama komisja jest podzielona na 4 zespoły problemowe. Zespołem do spraw bezpieczeństwa kieruje profesor Irena Lipowicz, była rzecznik praw obywatelskich i eksposłanka. W latach 2000-2004 była ambasadorem, polskim ambasadorem w Wiedniu. Jest córką funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa. Zespołem do spraw dezinformacji kieruje z kolei profesor Agnieszka Demczuk z Uniwersytetu Marii
Kirii Skłodowskiej, związana m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Trzeci zespół to zespół do spraw ekonomicznych, którym kieruje profesor Cezary Banasiński. W latach 2001-2007 był prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a za rządów Platformy i PSL-u był członkiem Rady Nadzorczej kontrolowanego przez Skarb Państwa Banku PKO BP. Czwarty zespół to zespół do spraw polityki zagranicznej, którym kieruje Tomasz Chłoń. Wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w którym zresztą rozpoczął pracę jeszcze w okresie PRL w 1987 roku. Z akt znajdujących się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że był on zabezpieczony przez zarząd II Sztabu Generalnego, czyli wojskowy wywiad PRL. Nie wiemy, jak wyglądały faktycznie te relacje i czy współpracował, czy też nie z tą służbą. A już w III RP był ambasadorem polskim, między innymi w Estonii i na Słowacji. I tu pojawiają się kolejne wątpliwości. Komisja kierowana przez generała Strużyka ma bowiem zająć się mediami. O tym, czy coś jest rosyjską dezinformacją, bądź też nie, mają zdecydować między innymi były dziennikarz Gazety Wyborczej czy historyk, który jeszcze niedawno był przeciwko dekomunizacji nazw ulic w Warszawie. Kim są pozostali członkowie komisji? Już Państwu opowiadam. W skład komisji kierowanej przez generała Strużyka wchodzą m.in. dr habilitowana Dominika Kasprowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierunkiem jej naukowych zainteresowań są m.in. ruchy populistyczne na prawicy. Członkiem komisji jest także dr Katarzyna Bąkiewicz, wykładowca dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, która występowała jako ekspert m.in. w TVN24. Członkiem komisji jest również jej kolega z SWPS, doktor habilitowany Adam Leszczyński. No właśnie, to jest ten były dziennikarz Gazety Wyborczej, który współpracował również m.in. z tygodnikiem Newsweek czy portalem Oko Press. W grudniu 2018 roku na łamach tego portalu ukazał się artykuł Adama Leszczyńskiego, w którym krytykował on Instytut Pamięci Narodowej za działania dekomunizujące nazwy ulic. I tu cytat, ale chucpa po klęsce w sądzie IPN apeluje o zachowanie zdekomunizowanych nazw ulic w imię szacunku do godła. W skład komisji wchodzi też dr Bartosz Machalica, współzałożyciel Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. To taki lewicowy think tank, a oprócz tego Machalica jest też członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W 2007 roku popierał on inicjatywę Stop Wojnie, która sprzeciwiała się udziałowi polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie oraz budowie w Polsce elementów tarczy antyrakietowej. W skład komisji wchodzą też profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, pułkownik Paweł Białek, były wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a potem m.in. zarządów Platformy PSL-u członek Rady Nadzorczej Miedziowego Giganta kontrolowanego przez Skarb Państwa, czyli KGHM-u, a także dyrektor w państwowym przedsiębiorstwie PERN. No i tym 12. członkiem komisji jest też dr Paweł Ceranka, szef archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób profesor Motyka łączy kierowanie Wojskowym Biurem Historycznym z członkostwem w komisji mającej zbadać rosyjskie wpływy, do której rekomendował go minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Chciałem się spotkać z panem rzecznikiem. Znaczy ja mogę zadzwonić, natomiast no, jeśli pan nie był umówiony, proszę sobie usiąść i podejść. Rzecznik niestety jest nieobecny, jest w podróży służbowej. A może jest pan minister Tomczyk obecny? Nie, też nie ma go.
pytania w sprawie profesora Motyki skierowaliśmy nie tylko do Wojskowego Biura Historycznego, ale także do Ministerstwa Obrony Narodowej. Maile w tej sprawie zostały wysłane 27 czerwca tego roku. Dwa tygodnie później otrzymaliśmy odpowiedź, ale tylko z Ministerstwa Obrony Narodowej. Zresztą proszę samemu zobaczyć, co resort obrony nam odpisał. Zgodnie z ustaleniami Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich i Białoruskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Interesy Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętymi na pierwszym posiedzeniu, członkowie Komisji nie komentują przebiegu jej prac. Wydział Prasowy, Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej. O pracę w Komisji chcieliśmy też zapytać doktora Cerankę, którego do Komisji rekomendował Tomasz Siemoniak, minister koordynator do spraw służb specjalnych. Dzień dobry, czy jest może Paweł Ceranka? Nie ma. Nie ma dzisiaj. A czy jest może jakiś rzecznik prasowy, który by mi odpowiedział na kilka pytań? Prasowy to do centrali na Alejczyku. Mam kilka pytań do pana dyrektora Pawła Ceranki. Czy jest pani w stanie mi odpowiedzieć? Ja bym zadał te pytania. Wszystkie pytania kierujemy mailem na adres rzecznik@msz.gov.pl. W jakim terminie mogę uzyskać odpowiedź? Nie wiem, nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na to pytanie. Bardziej sekretaria, słucham? Dzień dobry, chciałem się zapytać w sprawie pana Pawła Ceranki, czy jest może obecny? Pana dyrektora nie ma, dziś jest na urlopie. Znaczy będzie dopiero we wtorek pan dyrektora, wtedy mogę zapytać, czy będzie chciał rozmawiać. Tomasz Siemoniak jako minister spraw wewnętrznych i administracji do pracy w komisji rekomendował pułkownika Pawła Białka. Gdy w okresie rządów Platformy PSL-u był on wiceszefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, doszło m.in. do tego, że polską chemię zaczął przejmować rosyjski oligarcha, zaufany człowiek Władimira Putina, Wiaczesław Moszekantor, a wicepremier Waldemar Pawlak dopiął do dziś budzącą ogromne kontrowersje umowę na dostawy gazu z rosyjskiego Gazpromu. Formalnie komisja kierowana przez generała Stróżyka działa od 5 czerwca tego roku. Do dziś członkowie tej komisji spotkali się 17 razy. Tylko kilka z tych spotkań to były spotkania całej komisji. Pozostałe to spotkania członków poszczególnych czterech zespołów, o których już państwu wcześniej mówiłem. Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Sprawiedliwości, spotkania odbywają się w jednym z budynków należących do resortu, ale ministerstwo nie chciało nam wskazać dokładnie, w którym miejscu odbywają się prace tej komisji. Z kolei miesięczny budżet, jaki Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało na pracę komisji, wynosi niespełna 208,5 tysiąca złotych i w całości te środki są przeznaczane na wynagrodzenia członków komisji i te wynagrodzenia wynikają z tego rozporządzenia, które zostało przez Donalda Tuska podpisane. No i te wynagrodzenia tym członkom komisji przysługują w takiej samej wysokości jak sekretarzom stanu. Licząc więc średnio, każdy z członków komisji miesięcznie inkasuje ponad 17,3 tysiąca złotych brutto. Eksperci komisji, jak napisał nam resort sprawiedliwości, nie otrzymają wynagrodzenia, mogą liczyć tylko na zwrot kosztów przejazdu, ale tych nazwisk ministerstwo nie chce ujawnić, bo jak twierdzi, komisja jest w trakcie powoływania ekspertów. Jak poinformowało nas Ministerstwo Sprawiedliwości, generał Stróżyk wystąpił
o kwerendę spraw, jakimi ma zajmować się komisja, do wielu instytucji państwowych. Widzą Państwo na ekranie to te instytucje, które otrzymały pismo od szefa służby kontrwywiadu wojskowego i jednocześnie szefa tej komisji mającej zbadać rosyjskie i białoruskie wpływy w Polsce. Te instytucje to m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Finansów, Nauki, a także służby specjalne. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu czy Służba Kontrwywiadu Wojskowego. I tutaj właśnie kolejne wątpliwości, bo jak Państwo już wiedzą, no, generał Stróżyk jako szef służby kontrwywiadu wojskowego wystąpił do tej służby o dokumenty. No właśnie, pytanie, kto będzie realizował ten wniosek, czy na przykład nie będzie to pułkownik Krzysztof Dusza, jego zastępca. Ale to, co w tej sprawie jest jeszcze istotne, to to, że większość tych materiałów ma klauzulę niejawną, różną, od poufnych przez tajne na ściśle tajnych kończąc. I dlatego zapytaliśmy resort sprawiedliwości o to, czy wszyscy członkowie tej komisji posiadają dopuszczenia do informacji niejawnej, które uprawniają ich do wglądu do tych dokumentów. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi jednoznacznej na nasze pytania. No właśnie, ale staraliśmy się sprawdzić w Ministerstwie Sprawiedliwości ten fakt i to, czy ci członkowie faktycznie posiadają dopuszczenia do informacji niejawnej. Nie wiemy więc, kto z członków komisji posiada, a kto nie posiada dostęp do informacji niejawnej. Jedynie Ministerstwo Obrony Narodowej w odpowiedzi odniosło się do tej kwestii w przypadku Grzegorza Motyki. Resort stwierdził, że minister obrony narodowej wyraził pisemną zgodę na udostępnienie mu informacji niejawnych o klauzuli ściśle tajne. Jednocześnie informujemy, że wobec wymienionego zostało wszczęte poszerzone postępowanie sprawdzające prowadzone przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zaznaczył resort obrony. Czy w przypadku innych członków komisji nieposiadających dostępu do informacji niejawnej delegujący ich ministrowie również udzielili im zgody na zapoznanie się z materiałami ściśle tajnymi? Raz jeszcze chcieliśmy o to zapytać, tym razem osobiście, w Ministerstwie Sprawiedliwości. Telewizja Republika, do pani rzecznik. Do pani Wasilewskiej. Więc tak, pani rzecznik jest na urlopie, ale Wydziału Prasowego podam panu numer do pani Mileny Domachowskiej. Mhm. Dzień dobry, Milena Domachowska z Prasowego. Karoliny Wasilewskiej nie ma. Rozumiem. Chcieliśmy porozmawiać o tej komisji badającej rosyjskie wpływy. A, czyli nie byli państwo umówieni. Chcieliśmy rozmawiać o komisji badającej rosyjskie wpływy i o dostępach członków tej komisji. Chcieliśmy rozmawiać, porozmawiać na ten temat, o którym mówiłem, czyli o dostępach dla członków komisji. Dobrze, panie redaktorze, więc procedura jest taka, bo pani Wasilewska jest na urlopie. Jeżeli chcą państwo prosić o jakieś nagranie, proszę przysłać maila. Zobaczymy, czy możemy kogoś zorganizować na takie spotkanie. Ewentualnie proszę o kontakt z rzeczniczką prokuratury krajowej, panią Anną Adamiak. A teraz zapraszam państwa na rozmowę ściśle jawną. Dziś eksperci, którzy doskonale znają się na swoim fachu.